Witamy w strefie wolnego słowa. Dzień dobry Państwu, to jest podcast Berlińskie Espresso. Witają serdecznie Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński. Proszę Państwa, historia w pogoni za Niemcami. Tak moglibyśmy chyba zatytułować dzisiejszą rozmowę, bo właśnie doszło w Afryce do pewnej ciekawej umowy międzynarodowej, która dotyka spraw historycznych. Tak, my często w sumie powracamy do tematu polityki historycznej, do kwestii reparacji, roszczeń reparacyjnych różnych państw wobec państwa niemieckiego. Niedawno też pisaliśmy artykuł o tym, że Grecy zgłosili swoje roszczenia reparacyjne do Republiki Federalnej Niemiec i co z tego wynika też dla nas, jako dla kraju, który spokojnie mógłby takie roszczenia zgłosić, ale jest państwo, które wystosowało takie roszczenia. Jest to państwo afrykańskie, nazywa się Namibia i na terenie dzisiejszej Namibii Niemcy urządzili sobie kiedyś kolonię swoją. I to jest część niemieckiego imperium kolonialnego. Przypomnijmy, może do historii jeszcze wrócimy, że niemiecki epizod kolonialny w porównaniu z takimi krajami jak Anglia, czy Francja, czy Hiszpania był dosyć krótki. Tak naprawdę historia niemieckiego kolonializmu to jest jakieś 30-40 lat, dwie ostatnie dzień, lata 80. i 90. XIX wieku i zakończyło się wszystko tak naprawdę w czasie I wojny światowej, po I wojnie światowej, która poniekąd wybuchła, dlatego że Niemcy szukali możliwości ekspansji na cały świat. Po I wojnie światowej ukarane Niemcy straciły wszystkie swoje kolonie. W tym sensie historia kolonializmu się nie skończyła, że oczywiście tam pozostało dużo śladów po niemieckiej obecności. W niektórych krajach do dzisiaj mieszkają ludzie pochodzenia niemieckiego, ale my nie będziemy skupiać się tutaj na historii, tylko na tym, co działo się w niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej, czyli w dzisiejszej Namibii. W ogóle kraj Namibia, nazwa jest od plemienia Nama, ale jego granice to są dokładnie te granice, które u progu I wojny światowej miała niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Później losy Namibii były związane z RPA, też z przemianami tego kraju. Tak naprawdę niepodległość Namibia uzyskała dopiero po zakończeniu zimnej wojny i też za przemianach w Afryce Południowej. Ale my wracamy do tych spraw niemieckich. Dlaczego właściwie ta historia dogoniła teraz Niemców i dlaczego Namibijczycy domagali się od Niemców jakiegoś zadośćuczynienia? Ta cała historia w sumie ona się zaczęła już lata temu, ponieważ w Namibii uchwalono rezolucję w parlamencie tamtejszym, rezolucję, którą poparły wszystkie strony polityczne, chociaż tutaj trudno mówić o stronach politycznych, to już jak ktoś się troszeczkę orientuje, jak wygląda struktura polityczna w Namibii i skład tamtejszego parlamentu wie, o czym mówię. Nie będziemy na razie sobie tego wątku poszerzać. Tak czy inaczej, już w 2006 roku w Namibii takie dało się słyszeć głosy, że Niemcy powinny zapłacić za masakrę, jakiej dokonały na plemionach Herero i Nama. To są te plemiona, które zostały wytrzebione nie do końca, ale na pewno bardzo przetrzebione przez niemieckich kolonialistów. I te plemiona zgłaszają od lat roszczenia, ale są to roszczenia, podkreślam, reparacyjne. Mowa jest o tym, że była prowadzona wojna przeciwko tym ludziom i celowano w ich wyniszczenie. Generał von Trotta, który dowodził wtedy wojskami Cesarstwa Niemieckiego i pacyfikował ludność dzisiejszej Namibii, a zwłaszcza jej dwa plemiona, po prostu powiedział, że utopi, zmiażdży tych ludzi strumieniami krwi, że on ich praktycznie nie będą istnieć, więc to była wojna na wyniszczenie. I dlatego plemiona Herero i Nama do dzisiaj jednak nastają na to, żeby to były reparacje, a nie jakieś odszkodowania. Okazuje się, że państwo niemieckie
które od wielu, wielu lat odmawiało w ogóle uznania masakry na tych plemionach za zbrodnie ludobójstwa, powołując się między innymi na konwencję ONZ-u z 1948 roku i że prawo nie działa wstecz i że w sumie to no, takie rzeczy się działy. No to teraz okazuje się, że Niemcy przyznają, że to było ludobójstwo, ale nie chcą wypłacić reparacji. Uważają, że droga do reparacji ze strony Namibii jest zamknięta, nie ma żadnych podstaw prawnych i Afryka, znaczy Namibia dostanie od Niemców 1,1 miliarda euro. I tutaj są sprzeczne informacje, bo z jednej strony na początku mówiono, że te pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 3 lat i będą przeznaczone na taki długofalowy rozwój Namibii ze szczególnym akcentem na te wszystkie miejscowości, w których mieszkają plemiona Herero i Nama, na to, żeby ci ludzie mieli dostęp do wody, żeby szkolnictwo podnieść na wyższy poziom. Chodzi też o reformę rolną. To są pewne warunki postawione podobno przez rząd Namibii, ale z drugiej strony mamy też informację, że te pieniądze będą wypłacane w ciągu 30 lat, czyli tutaj jest taka pewna nieścisłość. Myślę, że trzeba poczekać, aż ten dokument zostanie opublikowany, ponieważ na razie my mówimy o czymś, czego nikt nie widział na własne oczy. Jedynie wiadomo, że Heiko Maas, czyli szef niemieckiej dyplomacji, bardzo się cieszy, że doszło do takiego wynegocjowania umowy pojednawczej. Tylko przypomnijmy, że negocjowano umowy od 2015 roku, czyli od momentu, kiedy niemiecki parlament uznał rzeź Ormian dokonaną przez Imperium Osmańskie za ludobójstwo, bo wtedy tak naprawdę na dobrą sprawę rozgorzał też spór wokół masakry Herero i Nama w Namibii. Posłowie na przykład niemieccy Linke słusznie zapytali, że jeżeli tutaj to jest ludobójstwo, a wcześniejsza zbrodnia niemiecka nie jest ludobójstwem, to gdzie jest logika? I zaraz jeszcze powiemy troszeczkę, jak właśnie ci politycy niemieccy odnoszą się do kwestii tego spłacania długu za niemieckie zbrodnie w Afryce. Ale zanim do tego dojdziemy, to może redaktor Opaliński nam opowie, jak doszło do tej masakry, ile osób zginęło, jak to przebiegało i dlaczego. Zaraz, przejdziemy do historii, ale jedna taka uwaga, proszę Państwa, bo to jest tak, jak patrzę się tutaj na oparte głównie o niemieckie doniesienia agencyjne, relacje w polskich mediach, to taka jest pewna satysfakcja. Proszę bardzo, Niemcy muszą płacić. Niemcy zgodzili się na płacenie, to zapewne nam też zapłacą. Otóż sprawa nie jest taka prosta. To nie jest tak, że Niemcy nie chcą płacić. Niemcy chcą tylko płacić w bardzo określony sposób. Myśmy już o tym mówili, zresztą powoływaliśmy się tutaj na wciąż zbyt mało znanego w Polsce profesora Karla Heinza Rotha, który pisał o kwestii odszkodowań, reparacji w ogóle finansowego wymiaru niemieckich win i długów wojennych. Mianowicie to nie jest tak, że Niemcy, jak przychodzi to do czego, nie chcą zapłacić. Niemcy tylko nie chcą, żeby to była mowa, że oni tutaj płacą jakieś, zwłaszcza zasądzone przez niezależny od nich organ, reparacje. Niemcy godzą się na jakieś dobrowolne odszkodowania, gdzie oni mówią oczywiście, że przepraszają, że uznają swoją winę. Wiemy doskonale o tym, że niemiecka polityka jest w tym świetna. Niemieccy politycy doskonale potrafią o tej winie i bardzo pięknie zresztą często mówić. Natomiast chodzi tylko o to, żeby tu nie było jakichś zasądzonych z zewnątrz reparacji, które dotykałyby niemieckiej gospodarki, tylko dobrowolne, nawet być może czasem duże wpłaty. Więc to jest jedna rzecz, tutaj przestrzegałbym przed tym entuzjazmem. Druga sprawa rzeczywiście dotyczy historii, dlaczego to jest ludobójstwo. My jeszcze pewnie wrócimy do historii, ale mówiąc najbardziej pokrótce, chodzi o to, że to nie było po prostu, to nie była jakaś kolonialna wojna, gdzie przeciwko sobie stanęły jakieś plemiona przeciwko wojskom europejskim. To była świadoma eksterminacja zbuntowanych plemion, zwłaszcza plemienia Herero, które zostało po pierwsze przetrzebione, po drugie po stłumieniu ich tej rebelii Afrykańczyków powiedziano, że muszą opuścić teren należący do cesarstwa niemieckiego, czyli krótko mówiąc tereny, na których żyli. Nawet ci, którzy już by nie chcieli walczyć, zostali wypchnięci na pustynię. Oddziały generała von Trotta zadbały o to, żeby z tej pustyni do żadnych źródeł wody nie mogły dojść. Krótko mówiąc, skazano tych, którzy przeżyli stłumienie powstania, na śmierć z głodu, a tych, którzy
tak czy inaczej przeżyli w innych miejscach, po prostu zamknięto w obozach koncentracyjnych. Często się mówi, że pierwsze obozy koncentracyjne w historii zakładali Brytyjczycy, zresztą wobec ludności białej w czasie wojen brytyjsko-burskich. Jest to poniekąd prawda, ale gdyby tutaj się spierać chronologicznie, kto był pierwszy, to i tu mówimy o czasach sprzed ponad 100 lat, to Niemcy, którzy zresztą bardzo podkreślali to okrucieństwo wobec Burów, to cała jest sprawa w ogóle historyczna, którą może kiedy indziej się zajmiemy, ale Niemcy tutaj nie byli gorsi i po prostu tych biednych przedstawicieli afrykańskich plemion zamknęli w obozach koncentracyjnych, gdzie ich kazali na powolną agonię. Tak, ale właśnie nawiązując do tego, co pan redaktor powiedział, to z tego co wiem, to w ogóle ten termin koncentracjonslager, on w zasadzie padł w 1904-1905 roku, czyli w momencie, kiedy no, Niemcy właśnie zakładali te obozy. One, przypomnę, zostały założone między innymi niedaleko Swakopmundu, w Zatoce, na tak zwanej Shark Island też. To był ten chyba najbardziej taki okrutny obóz. I ta ludność Herero i Nama, czyli ci, którzy przeżyli masakrę, byli zmuszani przede wszystkim do bardzo ciężkiej pracy. Umierali z wycieńczenia, ale umierali też z różnych chorób. Tam tyfus na przykład szalał, ludzie byli niedożywieni. Ja czytałam takie relacje jednego z misjonarzy, który opowiadał, że starano się zapewnić więźniom dostęp do pożywienia, do wody, że to nie było tak do końca, że ich tam zagłodzono w tym obozie, ale że ludzie byli tak wyniszczeni pracą i chorobami, że nie byli w stanie nawet tego pożywienia przyjmować, a następnego dnia trzeba znowu było iść do pracy. Więc można sobie tylko wyobrazić, co tam się działo. Na mnie jakoś tak zawsze największe takie wrażenie jednak fatalne robi to, że niemieccy naukowcy i lekarze skorzystali z okazji, by troszeczkę podreparować swoje zbiory antropologiczne i na przykład ludzie, którzy umierali w tych obozach, byli dekapitowani i kobiety Herero i Nama głowy swoich współbraci później po prostu czyściły z mięśni, żeby te głowy można było już jako czaszki przetransportować do Niemiec i na podstawie tych takich tutaj zbiorów uczyć się o rasie i tak naprawdę dało to podwaliny pod... No właśnie, od razu powiedzmy, że tutaj wśród tych uczonych niemieckich, którzy badali szczątki tych biednych Herero, było tam paru panów, którzy później w obozach koncentracyjnych też kontynuowali jakby taką refleksję nad niższymi rasami. Tak, zresztą jak pisząc artykuł właśnie dotyczący tej sprawy namibijsko-niemieckiej, skontaktowaliśmy się z profesorem Reinhardem Küsslerem, który jest socjologiem i on od lat zajmuje się sprawą właśnie kolonii niemieckich w Afryce. I profesor Küssler opowiadał nam, że na przykład on był w 2011 roku przy przekazaniu pierwszych czaszek Herero i Nama, po które przyjechała do Berlina delegacja z Namibii. I ta delegacja z Namibii była bardzo zasmucona, ponieważ okazało się, że... Bo tych czaszek wywieziono setki, nie wiem, tysiące. Oni do dzisiaj Niemcy nie są w stanie tak naprawdę doliczyć się, ile jest tych czaszek z Afryki. Podejrzewa się na podstawie jakichś tam inwentaryzacji robionych od 2017 roku dopiero, że z tego okresu pochodzi 1000-1500 być może tych czaszek, ale te dane naprawdę są przeróżne. One się wahają. I w tym 2011 roku delegacja z Namibii liczyła na to, że otrzyma czaszkę zidentyfikowaną jednego z przywódców Herero. Tak się nie stało. Okazało się, że Niemcy po prostu nie wiedzą. Mają, mówiąc brutalnie, taki bałagan w papierach, że nie potrafią się doszukać, kto jest kto. I profesor Küssler mówił, że to było ogromne rozczarowanie. Już nie mówiąc o tym, że tam w ogóle
jakiś skandal wywołała ówczesna minister kultury, która w sposób taki dość, powiedzielibyśmy, na odczepnego podeszła do tej sprawy i nawet jej przemówienie związane z tymi zbrodniami niemieckimi w koloniach, ono było takie bardzo, bardzo surowe i jeszcze wyszła przed czasem, wyszła przed końcem konferencji przekazania tych czaszek po prostu z budynku, zasłaniając się jakimiś tam sprawami służbowymi. Więc ten początek nawet przekazywania tych strasznie przykrych, bolesnych, nie wiem jak to nazwać, obiektów, nie ma słowa, on się zaczął już bardzo, bardzo tak niedobrze i wydaje mi się, że jakaś taka ignorancja i brak wyczucia maluje się w tych pierwszych spotkaniach Namibia, Niemcy. Czy możemy uznać na zakończenie pierwszej części, że fakt, że jednak Niemcy się tym zajęli, tutaj teraz pozostawiając te wszystkie aspekty prawne i tego, jak oni chcą ująć te kwestie, jak to jest przyjmowane w Namibii, zwłaszcza wśród potomków tych plemion, które były poddane eksterminacji, że to jednak ma jakiś związek z tym nastrojem epoki, z tym całym ruchem Black Lives Matter, z tym obalaniem pomników w świecie zachodnim, że tutaj po prostu niemiecka polityka wiedziała, niemieckie elity wiedziały, że muszą coś w tej materii zrobić, że w przypadku Greków można tam starać się sprawę przeciągać, w przypadku Polaków zawsze można wywołać kolejną aferę na temat strasznego autorytaryzmu, który panuje w Polsce i że tu się prześladuje dzieci, kobiety, homoseksualistów i nie wiem, zwierzęta. Natomiast jednak w przypadku kraju afrykańskiego trzeba było coś zrobić, bo tutaj ten zarzut rasizmu postawiony na gruncie międzynarodowym byłby dla Niemiec po prostu bardzo, bardzo niewygodny do zbicia. Znaczy tak, na pewno. Zresztą w Niemczech jest bardzo dużo w sumie Herero i Nama. Jak tak orientowaliśmy się, przygotowując nawet podcast, to jednak przedstawiciele tych plemion żyją w Berlinie. Bardzo dużo jest skupisko w Berlinie. Ja nie wiem, czy to podpada pod kategorię afrodeutsche, afroniemcy. To jest takie określenie, z którym często spotykamy się, pisząc właśnie, czy mówiąc o sprawach osób czarnoskórych mieszkających w Niemczech. Oni już stworzyli swoją własną taką społeczność. Ale na pewno są to ludzie, którzy oni mają bardzo klarowną wizję tego, czego chcą i czego nie chcą. I wydaje mi się, że patrząc na historię tych negocjacji o reparacjach, które nie są reparacjami, bo nie mogą być reparacjami z różnych względów, powiemy o tym jeszcze, widać jak sprecyzowaną wizję tych stosunków niemiecko-namibijskich, ale w kontekście właśnie tego pojednania mają te środowiska, które w Niemczech mieszkają. Nie udało nam się skontaktować z panem, który nazywa się Israel Kaunatijke, to jest Herero mieszkający od lat 70. w Berlinie. On jest członkiem takiej inicjatywy, która nazywa się Ludobójstwo się nie przedawnia. Jak zobaczyłam nazwę tej organizacji, to od razu pomyślałam o Jürgenie Rocie, czyli o tym niemieckim profesorze, który ma takie hasło w sumie, że reparacje się nie przedawniają. I pamiętam, że my o tym mówiliśmy w kontekście tych ewentualnych polskich roszczeń reparacyjnych, więc tutaj Polska, tutaj Namibia. Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ciekawa kwestia, ale pan Kaunatijke, już wracając do konkretnej osoby, on nazwał to zawarte porozumienie między Niemcami a namibijskim rządem, bo pamiętajmy, że to jest umowa, którą zawarto międzyrządowo. Nazwał umowę skandaliczną i on odmawia mandatu negocjacyjnego rządowi w Namibii, ponieważ rząd w Namibii stanowią osoby, które nie należą do Herero i Nama, czyli tam są jeszcze dodatkowo pewne bardzo mocne podziały wewnętrzne, które należy również brać pod uwagę, mówiąc o tym porozumieniu. Czyli po pierwsze, Herero i Nama uważają, że to jest porozumienie skandaliczne, że rząd Namibii został w pewnym sensie oszukany przez rząd niemiecki albo poszedł na ustępstwa, na przykład wykreślając termin reparacji z tej umowy i zastępując je
pomocą na rozwój, dlatego że prawdopodobnie potrzebuje pieniędzy, ma kłopoty finansowe, a musi sfinansować swój program taki no, wyborczy, który ogłosił w parlamencie w marcu tego roku. To są oczywiście poważne zarzuty, ostre, ale to organizacje, które liderzy organizacji, które reprezentują Herero i Nama, są takie dwie organizacje główne, one wydały też komunikat. Ten komunikat został wypuszczony 16 maja, czyli jeszcze przed ogłoszeniem wielkiego sukcesu przed MSZ Niemiec. I jest tam wręcz mowa o wykiwaniu rządu w Namibii. O szokującym oszustwie, o monumentalnym wstydzie i tak dalej, jest bardzo ostro. I liderzy tych organizacji apelują po pierwsze do Niemiec, żeby nie podpisywał tej umowy, bo umowa jeszcze nie została podpisana, dopiero jest wynegocjowana. Podkreślam, treści pełne nie znamy. I apelują do ONZ i rządu Stanów Zjednoczonych o uznanie masakry na Herero i Nama za ludobójstwo, ale żeby też nie uznawali absolutnie tej umowy, ponieważ ona jest absolutnie obok tego, czego te plemiona domagają się od wielu, wielu lat i dla nich przede wszystkim reparacje to jest absolutny mus. Oni nie chcą pomocy na rozwój, oni chcą reparacji. To jest podcast berlińskie Espresso. Sprawy, o których dzisiaj rozmawiamy, są chyba naprawdę poważne. Za chwilę wracamy. To jest podcast berlińskie Espresso. Dzisiaj nie pijemy kawy, tylko rozmawiamy o sprawach naprawdę poważnych. Rozmawiamy o cieniu kolonialnych zbrodni, który dogania czasem różne europejskie kraje, dogonił również Niemców. No i teraz Niemcy, tak jak opowiadaliśmy w pierwszej części, starają się, żeby zapłacić za swoje zbrodnie, ale żeby to nie miało jakichś tutaj przypadkiem konsekwencji, jeśli chodzi o inne kraje, z którymi Niemcy również nie są do końca rozliczeni. Rozmawiamy też o niemieckim imperium kolonialnym. No właśnie, ktoś mógłby powiedzieć, że przecież wszystkie te kraje, wielkie narody kolonialne, narody odkrywców geograficznych miały na swoim koncie ogromne zbrodnie, że te kraje, które kolonie miały lat setki, a nie tylko 30-40, jak Niemcy, miało tych zbrodni na swoim koncie o wiele więcej. I pewnie byłaby to prawda. Dlaczego więc akurat Niemcy teraz muszą się tłumaczyć, co na przykład z takimi Belgami, których imperium kolonialne też przecież nie miało jakiejś bardzo dawnej proweniencji, a z drugiej strony no przecież te zbrodnie króla Leopolda w tym jego prywatnym państewku w Kongo były zupełnie straszliwe. Notabene ciekawe, jak tam w Brukseli, czy nadal pomnik króla Leopolda, dalej znanego mordercy, dalej sobie stoi. To nie jest oczywiście temat naszej rozmowy. Wracając do niemieckiego kolonializmu, on był dosyć późnej daty. To było tak, że Niemcy zjednoczyły się po wojnie francusko-pruskiej, zjednoczone przez Bismarcka, wcześniej oczywiście po wygranej rywalizacji z habsburską Austrią. No i dopiero właściwie, jak się zjednoczyły, zaczęły rozmyślać o koloniach. Ciekawe jest to, że twórca Zjednoczonych Niemiec, wrogi dla nas Polaków, ale niewątpliwie wybitny mąż stanu, jakim był Otto von Bismarck, dość długo pozostawał nieufny wobec ambicji kolonialnych swoich ziomków. To wiązało się i trochę z tym, że on jako polityk przywiązany do takiej tradycyjnej, lądowej, europejskiej ekspansji nie bardzo chyba doceniał ten aspekt zamorski. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jako mistrz dyplomacji, człowiek, który oparł potęgę Niemiec nie tylko o kolejne wygrane wojny, ale też o tutaj skomplikowane rozgrywki z jednej strony między Rosją, z drugiej strony Wielką Brytanią, bardzo bał się tego, że Niemcy wpadną w konflikt, zwłaszcza z Brytyjczykami, a z drugiej strony, że tutaj też będzie jakaś nadzieja dla pokonanej Francji na historyczny rewanż. No i obawiał się tego, że w momencie, kiedy Niemcy, które wciąż mają słabą flotę, przystąpią do tej rywalizacji o kolonie, konflikt z Wielką Brytanią, która wówczas niepodzielnie panowała na Światowym Oceanie, będzie nieunikniony. Ale czasy były takie, że ten duch kolonializmu oczywiście był wszechobecny. Niemcy czuły się wtedy młodo, czuły się potężnie. Wzrastające warstwy przemysłowców, mieszczan chciały po prostu tej ekspansji zamorskiej. Do tego oczywiście dochodziła też wszechobecna we wszystkich krajach europejskich warstwa takich różnych awanturników, podróżników, też różnych nieco zwariowanych literatów, którzy chcieli odkrywać świat. No i w latach 80. Niemcy do tej ekspansji przystąpiły. Byli oczywiście też niemieccy
misjonarze, którzy już od pierwszej połowy XIX wieku byli obecni w różnych częściach świata. Jak być misjonarze, to jest oddzielna sprawa, no bo tu oni nie do końca są odpowiedzialni za taki, a nie inny kształt niemieckiej ekspansji kolonialnej. Faktem jest, że już od końca lat 70., początku lat 80., zwłaszcza te warstwy przemysłowe w miastach, w hanzeatyckich miastach północnych, takich jak Brema, jak Hamburg, myślą o koloniach. No i właśnie te początki tej niemieckiej Afryki południowo-zachodniej wiążą się z miastem Brema, dlatego że tutaj człowiekiem, który rozpoczął symbolicznie tę ekspansję, był pan Franz Adolf Edward Lüderitz, niemiecki kupiec z Bremy, z rodziny handlarzy tytoniem, który próbował tam nawet w brytyjskich koloniach, w Lagos, w Nigerii, różnych interesów, a potem pojawił się na terenie, przy zatoce Agua-Petkena, to jest dzisiejsza zatoka Lüderitza właśnie u wybrzeży Namibii, i z klasyczną taką metodę zastosował tych pierwszych pokoleń kolonizatorów, mianowicie zawarł traktat z naczelnikami przybrzeżnych plemion, w których kupił od nich pewną część ziemi. Tutaj doszło do pewnego oszustwa. Zacytuję może tutaj nasz własny artykuł w dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Lüderitz zakup od początku nosił znamiona oszustwa, ponieważ Lüderitz w umowie celowo podał wielkość kupowanego obszaru w milach, co nama wzięli za mile angielskie. W rzeczywistości chodziło o mile niemieckie, pięciokrotnie dłuższe. Taki był wstęp. Ta metoda, oczywiście tu nie będziemy mówić, że Niemcy byli jedyni, bo tego typu oszustwa wobec ludności miejscowej ze strony kolonizatorów były bardzo często, była to metoda wypróbowana, no ale taki był początek, warto to... Zresztą Niemcy sami to podkreślają. My tutaj mamy na przykład na stole, przepraszam, że przerwę, mamy Spiegelgeschichte, to jest taka specjalne jest wydanie Spiegla. Spiegel co jakiś czas właśnie wydaje różne takie zeszyty, dosyć grube, one, które dotyczą różnych wątków historii świata. Czasem jest to historia Niemiec w kontekście historii świata. I tutaj jest właśnie ten zeszyt poświęcony niemieckiemu kolonializmowi i wypartych zbrodniach w Afryce, w Chinach i na Pacyfiku. To jest tytuł tego zeszytu. On został wydany w 2021 roku, całkiem niedawno, drugi numer w tym roku. I tutaj też właśnie, jeżeli otworzymy na stronach dotyczących Namibii dzisiejszej, to ta historia Lüderitza pojawia się jako pierwsza, więc Niemcy pamiętają, znaczy Niemcy, dziennikarze niemieccy na pewno, którzy zajmują się tworzeniem tego typu ciekawostek wydawniczych, oni zdają sobie sprawę z tego, jak to się zaczęło. Zresztą to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa lektura, jakby tak no, w pigułce ten niemiecki kolonializm ujęty, również kwestia rabowania dzieł sztuki, przetrzymywania, zwrotu, różnych konfliktów. Więc to tylko tak tytułem uzupełnienia, że tego typu historie nie są czymś w Niemczech, nie wiem, nieznanym. To nie jest jakaś wiedza tajemna na pewno. Taką drugą postacią, jeśli chodzi o tereny dzisiejszej Tanzanii, o tą chyba najbardziej znaną niemiecką dotychczas kolonię, z kolei tą niemiecką Afrykę Wschodnią, też była taka ciekawa postać, to był z kolei Karol Peters. To też był taki trochę awanturnik, trochę przedsiębiorca, człowiek, który założył tą niemiecką Afrykę Wschodnią. Oni tutaj z Lüderitzem trochę są do siebie komplementarni, chociaż rzeczywiście życiorysy były różne, ale wracając do dzisiejszej Namibii, to rok później właśnie zaczęło się wszystko od takich działań trochę bardziej, nie, trudno powiedzieć społecznych, ale w każdym bądź razie kupiecko-przemysłowych. Rok później państwo niemieckie objęło niemiecką Afrykę południowo-zachodnią swoją opieką i tam proklamowało swoją kolonię. To się trochę wiąże właśnie z takim kolonialnym zwrotem rządu Bismarcka w 1884 roku, jeśli dobrze pamiętam. 84-85 w Berlinie jest w ogóle konferencja berlińska. To jest taki moment, kiedy mocarstwa europejskie dzielą między siebie świat i tak naprawdę ustalają strefy wpływów w Japonii. Paradoks historii polega na tym, że mimo tej nieuznanej nieufności Bismarcka wobec zbyt daleko idących ambicji kolonialnych, wobec tego, że tak naprawdę ten duch takiej ekspansji morskiej, nawet niektórzy twierdzą historycy, że to była wręcz szajba
oceaniczna zapanował w Niemczech dopiero po odejściu Bismarcka. Tutaj Kaiser Wilhelm II był Czechiem, który strasznie promował tą wizję morskich Niemiec, rozwoju floty i tak dalej. No to oczywiście ostatecznie zaprowadziło Niemcy do nieuchronnego konfliktu ze starymi mocarstwami kolonialnymi. Znakomicie ułatwiło sojusz francusko-rosyjsko-niemiecki. No, historia jest znana, nie będziemy się tym w tej chwili zajmować. Wracając do tych kolonii, paradoks polega na tym, że to właśnie za tego nieufnego Bismarcka te główne kolonie zostały pozyskane. I teraz tak, wracamy do pytania, czy rzeczywiście tutaj, biorąc pod uwagę to ludobójstwo na plemionach Nama i Herero, można powiedzieć, że zbrodnie niemieckich kolonizatorów były jakieś wyjątkowe. Z jednej strony, jak się patrzy na historię, to oczywiście nie. Z drugiej strony, podkreślmy, że fakt, że Niemcy przystąpili dość późno do ekspansji kolonialnej, powodował, że oni na przykład, po pierwsze, ich kolonie były głównie w krajach afrykańskich, na wyspach Samoa, gdzieś tam na Nowej Gwinei. Oni, w przeciwieństwie do Brytyjczyków czy Francuzów, nie mieli swoich kolonii o krajach, które reprezentowały wysoki poziom cywilizacyjny. No bo oczywiście Brytyjczycy, jak wiadomo, jak już mówiłem, wspólnie z Francuzami wynaleźli, co prawda, nowoczesny rasizm, ale część ich kolonii były w takich miejscach jak, nie wiem, kraje Magrebu, czy Indie, czy Indochiny. Cóż, można było oczywiście z punktu widzenia ówczesnej białej dominacji pogardzać Hindusami, ale trudno było snuć rozważania na temat tego, czy Hindusi to ludzie, czy nie ludzie, bo jednak widać tam było ślady ogromnej, prastarej cywilizacji. Natomiast w wypadku Niemiec rzeczywiście było tak, że oni mieli głównie do czynienia z kulturami, które były traktowane jako kultury dużo niższe i stąd ten taki ich stosunek do ludności kolonialnej od razu bardzo dobrze wpisał się w te niemieckie myślenie o kulturach niższych, kulturach wyższych. Jest na ten temat bardzo ciekawe studium, proszę Państwa, bo tu polska historia się tym zajmowała. Profesor Marek Czapliński, wrocławski historyk, autor wydany na początku lat 90. bardzo wybitnej książki na temat niemieckiego kolonializmu, który zajmował się właśnie w swoich artykułach, pracach między innymi relacjami między Niemcami a ich kolonialnymi poddanymi. I tutaj on opisuje, więc tutaj jakby cytuję z drugiej ręki, ale jest tutaj bardzo ciekawie opisane, on opisał w jednym ze swoich artykułów taką debatę, która odbyła się w Niemczech jeszcze przed tymi strasznymi rzeczami, o których rozmawiamy, pod koniec XIX wieku, mianowicie znany publicysta, pan Franz Gisebrecht, raczej taki liberalny publicysta, który zrobił jakby taką ankietę wśród Niemców zaangażowanych w tworzenie kolonii, właśnie wśród oficerów, urzędników, podróżników, misjonarzy na temat tego, kim tak naprawdę są, jak należy traktować ludność kolonialną. No i tutaj mieliśmy, od razu powiedzmy, że on unikał takich najbardziej głosów, takich skrajnie nacjonalistycznych. I tu mamy cały szereg opinii, ale widać, że one są między takim bardziej takim patriarchalnym paternalizmem, że po prostu, cóż, Murzyni to dzieci i trzeba ich tak traktować, do takich opinii bardzo już ostrych, ale wszędzie takim głównym nurtem jest to, że jednak trzeba, jak się rządzi w krajach kolorowych, to trzeba być surowym, bo ci poddani kolonialni po prostu innego języka nie rozumieją. Też wypada odesłać po prostu słuchaczy do studiów profesora Marka Czaplińskiego, one są bardzo ciekawe, ale myślę, że to dawało pewne podstawy właśnie do takiego okrutnego jednak stosunku do ludności. No jest jeszcze jedna rzecz taka, znów wracam na koniec do tego, że to niemieckie imperium kolonialne było stosunkowo późne, mianowicie takie kraje jak Francja, zwłaszcza jak Anglia, miały za sobą jednak pewną dyskusję, miały za sobą tą dyskusję na temat niewolnictwa, miały jak Brytyjczycy bardzo silny ruch abolicjonistyczny i w związku z tym no, takie wprost mówienie, jakie zdarzało się w niemieckiej debacie, że po prostu tutaj ludzie niższych ras powinni pracować dla wielkiego niemieckiego imperium. Nawet jeżeli niektórzy Brytyjczycy czy Francuzi tak myśleli, to oni już głośno o tym nie mówili. Stąd później, na początku XX wieku, już kiedy było po tych masakrach Nama i Herero, to w prasie, zwłaszcza angielskiej, ale też trochę francuskiej, kiedy już zbliżał się ten wielki konflikt, zbliżała się wielka wojna, to bardzo często używano takich propagandowych zwrotów o tym, że właśnie Niemcy są okrutni, że oni się nie nadają, że ten duch pruski, który od razu się wynosi ponad wszystkich, że po prostu, no krótko mówiąc, że Niemcom trzeba zabrać te kolonie, bo oni się nie nadają do tego, żeby rządzić koloniami, bo są zbyt okrutni i nie wiedzą, jak postępować z ludnością krajów kolonizowanych. A wracając w ogóle do pytania, czy to było, czy nie było ludobójstwo, chyba po raz pierwszy takie głosy w historiografii, one pojawiły się paradoksalnie w czasach komunizmu, mianowicie w dawnym NRD. Był taki historyk NRD-owski, nazywał się Hort Drexler, jeden z pierwszych specjalistów, który zajmował się tą niemiecką epoką kolonialną. No cóż, no, on pisał w latach 60., 70. w DDR-ze, zmarł zresztą w 2004 roku w Rostocku.
i pisał o tym, że ten przypadek kampanii przeciwko Herero i Nama to było po prostu genocide, to było ludobójstwo. I zdaje się, że ponieważ był to historyk pracujący w paradygmacie marksistowskim i pracujący w dawnym DDR-ze, to jego nazwisko pojawiło się w aktualnych polemikach. Tak, i to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec, w 2019 roku w grudniu i kilka miesięcy później już w 2020 roku złożyło takie wnioski do parlamentu niemieckiego, wzywające rząd niemiecki do tego, by w sposób bardziej zróżnicowany potraktował niemiecki kolonializm i wprowadził między innymi do szkół jakieś takie, nie wiem jak to sobie wyobrażano, ale zajęcia, które opowiadają o tym, że Niemcy bardzo pomogły Afryce i że w sumie Afryka bez tego niemieckiego kolonializmu to no, nie rozwinęłaby się tak cudownie, jak się rozwinęła. Więc AfD postulowało, żeby nie opowiadać tylko o tych złych doświadczeniach, o masakrach, o jakimś ucisku, tylko o tym, że Niemcy miały jakąś taką funkcję no, podnoszącą Afrykę z jej niebytu cywilizacyjnego. To mniej więcej w tym duchu są sformułowane te wnioski Alternatywy dla Niemiec, ale tam pojawia się również nawiązanie do tego, co właśnie pan redaktor mówił, czyli do tej NRD-owskiej historiografii, o tym, jak w NRD opisywano niemiecki kolonializm i AfD, przepraszam, co za straszne przejęzyczenie, dochodzi do wniosku, że, no, że mamy tu do czynienia z pewną marksistowsko-leninowską metanarracją i że na przykład Drexler, pisząc o wojnach kolonialnych w niemieckich koloniach, no to on w zasadzie no, tak działał właśnie bardzo antyniemiecko i że to jest absolutny właśnie marksizm, leninizm i postrzeganie historii przez pryzmat jakichś komunistycznych fantasmagorii. Więc od razu ten historyk został tutaj uznany za absolutnie nierzetelnego i jego opinie zostały tutaj wykreślone. Mówi się też o intelektualnym terrorze ze strony tutaj tego typu inspirowanych kulturowym marksizmem opracowań historycznych. Więc tyle. Tego jest troszeczkę więcej w tym uzasadnianiu do wniosku AfD, ale to może te kilka zdań wystarczy na ten wątek. Ja bym chciała powiedzieć, że przede wszystkim AfD w tym sporze o kolonializm, o pamięć o niemieckim kolonializmie podkreśla wątek finansowy. Wydaje mi się, że ten wątek finansowy jest jednak ważny. Bo jeżeli dowiadujemy się, że ta zawarta teraz umowa pojednawcza przewiduje wypłacenie Namibii 1,1 miliarda euro, na rozwój, na właśnie te wszystkie projekty związane z ulepszaniem infrastruktury i tak dalej, to AfD przypomina już w 2019 roku, że dzisiejsza Namibia otrzymała od Niemiec od 1980 roku do 2019, jak rozumiem, 870 milionów euro na poczet rozwoju państwa i że to stanowi 348 euro na głowę. A przepraszam, dane z 2016 tutaj są podawane, więc do 2016 rozumiem ta kwota została wypłacona. I no, faktycznie, jak tak się przyjrzeć na przykład stronom internetowym niemieckiego Ministerstwa Gospodarki czy Rozwoju, to jest taka informacja, że ta bilateralna współpraca dotycząca rozwoju, tak to się ładnie nazywa, tak naprawdę chodzi o to, że po prostu Niemcy no, inwestują część swoich pieniędzy w Namibii. Być może jest to im do czegoś potrzebne, myślę, że na pewno.
że jest krajem, który ma tam spory kawał tablicy Mendelejewa. Ma trochę surowców, prawda, ten kraj taki. Myślę, że w ramach pomocy nie taki niepozorny. Myślę, że w ramach pomocy tam zajęcie się tymi diamentami to jest bardzo taki będzie. Bardzo będzie to taka pomoc, która się wszystkim opłaci. No dobrze, ja tu chciałam być taka bardzo, bardzo obiektywna, ale nie udało się. Ja też bym się obiektywnie jakimi diamentami zajął w ramach pomocy komuś, tylko nikt nie wie. Diamentami w sumie, no w sumie tak. Czyli tak, i tutaj właśnie na tych stronach oficjalnych niemieckich czytamy, że rządowych, że do tej pory Niemcy no, przekazały na rozwój Namibii ponad 1 miliard euro i że jest to najwyższa kwota, pomoc, wsparcie tego typu na głowę, jeżeli chodzi o Afrykę, na południe od Sahary. Tak to Niemcy opisują. I że wspierają na przykład Niemcy przede wszystkim to takie uzdatnianie ziemi w Namibii, gleb, po to, żeby ona mogła być wykorzystywana, rozumiem, nie wiem, pod uprawy na przykład. Jest taka akcja bardzo szeroko zakrojona od kilku lat wycinania buszu, ponieważ busz jest tym największym problemem tutaj Namibii. Ludzie nie mogą uprawiać ziemi, ten busz rozrasta się w ogóle, no, wyjaławia glebę i tak dalej. Więc, ale nie sądzę, żeby to wszystko było pod jakieś grunty uprawne później przygotowywane. Być może właśnie jakieś wydobycie czegoś. No nieważne. Tak czy inaczej, Niemcy i Namibia to są te państwa, które jak głosi oficjalny komunikat współpracują ze sobą od momentu uzyskania przez Namibię niepodległości, tak? 1990 rok. Tak, pani redaktorze, nie pomyliłam się. Ale jest też wymiana kulturalna, jest wymiana uczniów, współpraca między uczelniami. Max Planck Instytut na przykład, fizyka jądrowa, Heidelberg, instytuty poważne zajmują się na przykład jakąś opieką nad teleskopami w Namibii. No, tego jest troszeczkę. Instytut Goethego oczywiście też bardzo prężnie działa w Namibii. W 2018 roku 10 tysięcy uczniów uczyło się w Namibii języka niemieckiego jako języka obcego, co biorąc pod uwagę, no, że kilka procent tego społeczeństwa nadal stanowią namibijscy Niemcy, potomkowie kolonizatorów, no nie jest niczym dziwnym chyba. Podobno jak się jedzie do Swakopmundu, to jest normalne, że się zamawia sznycla, piwo, ciemny chleb i tak dalej. To są te takie niemieckie pozostałości, które są bardzo, bardzo żywotne i podobno miejscowi też się cieszą, że mogą się napić piwa i zjeść kromkę chleba ciemnego niemieckiego. Więc te związki są dosyć mocne. I teraz podliczmy. Ponad miliard euro zainwestowany w Namibii przez Niemcy na różne rozwojowe, prorozwojowe projekty. Do tego dojdzie ponad miliard euro wypłacony nie z tytułu reparacji wojennych, nie jako odszkodowanie, tylko jako kolejna pomoc państwa niemieckiego interpretowana jako akt dobrej woli. Więc już będzie ponad 2 miliardy będą w tym państwie niemieckie. Ciekawe, co dalej. To tylko tak szybciutko podsumujmy, jak partie niemieckie w Bundestagu zasiadające odnoszą się do kwestii tego przepracowania niemieckiego kolonializmu, zwłaszcza w Namibii. I tutaj mamy tak, FDP, czyli liberałowie, mówią, żeby koniecznie przepracować historię i zmienić mentalność Niemców, no i że należy poddawać jednak te wszystkie dobra kultury, które zostały przywiezione z Afryki do Niemiec w różnym czasie. AfD absolutnie jest przeciwna, żadnych odszkodowań, żadnych reparacji, żadnego oddawania dóbr kultury, ponieważ to stwarzałoby pewien precedens, a Niemcy no, zmieniałyby jakoś taką równowagę polityczną w Afryce, co na to na przykład inne państwa, które miały swoje kolonie, że Niemcy wychodzą przed szereg, niech siedzą cicho i tutaj nic nie robią.
Zieloni od lat zabiegają o to, żeby zwracać na przykład te wszystkie dzieła sztuki, ale również, żeby zwracać szczątki ludzkie, które nadal są gdzieś tam w archiwach niemieckich i w muzeach. I jest jeszcze Die Linke i Die Linke jak zawsze idzie po całości, czyli domaga się reparacji, zwrotu wszystkiego, co jest afrykańskie w niemieckich muzeach, plus jeszcze na zadośćuczynienie finansowe i to takie na godziwym poziomie, a nie jakieś tam pomoce na rozwój, które i tak nie wiadomo, gdzie trafią. Czyli widzimy, że Niemcy mają problem, widzimy, że sprawa jest rozwojowa i widzimy, że chyba trzeba bardzo dokładnie z polskiej strony obserwować szczegóły, żeby tutaj nie mylić. Czy powiedzieliśmy o tym, co powiedział Kössler o Grecji, o Niemcach? Chyba nie. Nie, to proszę na koniec powiedzieć. Dobrze, to powiemy na koniec, bo to ważne. Chyba. Profesor Kössler właśnie, o którym wspomnieliśmy, on już tak na początku całej rozmowy o Namibii, jak się dowiedział, że dzwonimy z Warszawy, powiedział, że rząd federalny nie może sobie pozwolić na wypłacenie Namibii reparacji wojennych, ponieważ tym sposobem stworzyłby precedens, na który później mogłyby się powoływać inne państwa, również Polska i Grecja. Umowa pojednawcza, którą już ogłoszono wielkim sukcesem w relacjach Niemiec i Namibii, może zostać oczywiście podpisana, ale nie ma legitymizacji środowisk zrzeszających potomków ofiar masakry, twierdzi profesor Kössler. Ja jeszcze dodam, że to jest całkiem interesująca sprawa z tym, dlaczego Herero i Nama nie zostali dopuszczeni w ogóle do tych negocjacji. Te negocjacje są międzyrządowe. I tutaj ciekawostka, bo jest takie zapytanie partii Die Linke sprzed kilku lat i Die Linke pyta, dlaczego właśnie Herero i Nama nie zostali dopuszczeni do rozmów. I Niemcy odpowiadają, że to jest sprawa wewnętrzna rządu Namibii i że no, rząd Namibii tutaj widocznie sobie nie życzył. A Linke są sprytni i przytaczają komentarz, wypowiedź z prasy namibijskiej specjalnego wysłannika do spraw właśnie tych negocjacji namibijsko niemiecki, który mówi, że to Niemcy nie życzyli sobie przy stole negocjacyjnym przedstawicieli tych plemion, więc ciekawe. Wygląda na to, że często będziemy różnych lewaków, a to enardowskich, a to współczesnych strasznie cytować. Tak, w ogóle ja naprawdę zaczynam się bać, co następne, nie wiem, jakiegoś Marksa, Engelsa, Lenina, straszne. Nie, ale tak na serio, to no niestety tutaj też widać, jeżeli mówimy o AfD, zazwyczaj AfD ma bardzo zbieżne poglądy z CDU i z SPD, czyli z partiami, które obecnie w Niemczech rządzą. A przypominamy, że AfD to jest ta partia czarna owca, z którą nikt nie ma prawa rozmawiać i w ogóle oni są najgorsi z najgorszych. Tylko jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że te dobre partie, które współrządzą państwem niemieckim, mają zbieżne interesy, zbieżne poglądy, tylko nie mogą się do tego przyznać, bo byłoby to pewnego rodzaju jakieś takie niestosowne w tym środowisku. A Die Linke, cóż, kilka procent poparcia, zawsze w tym Bundestagu sobie gdzieś tam przycupną, mówią co myślą, nie zawsze jest to mądre, a czasami jest to na pewno pouczające. Jeżeli chodzi o reparacje, to jest to jedyna partia, która w ogóle podnosi ten argument, że państwom, które zostały podbite, zmasakrowane i pozbawione nie wiem, ziemi, istnień ludzkich i tak dalej, należą się reparacje, a nie jakaś jałmużna w postaci pomocy na budowę dróg, wypalanie czegoś tam. Jeszcze do tych spraw afrykańsko-niemieckich wrócimy. To był podcast Berlińskie Espresso. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, do usłyszenia.